Psalm 112. Beatus vir qui Dominum. Szczęśliwy człowiek prawdziwie, kto w bojaźni Pańskiej żywie, a jego ma rozkazanie za osobliwe kochanie. Jego potomstwo na ziemi porówna zawsze z możnymi. Plemię dobrych ludzi. Wszędzie z łaski pańskiej kwitnąć będzie. W jego domu na czas wszelki najdzie się dostatek wielki. Jego uprzejmej dobroci wiek najdłuższy nie okroci. Niechaj ćma, jaka chce, wstanie dobrym, światła zawsze stanie. Pan Ocnotliwym narodzie pieczą ma w każdej przygodzie. Dobry, prędki do litości, udziela swej majętności, a słowa swe tak miarkuje, że w nich płochość nie panuje. Więc gdy nieszczęście przypadnie, każdemu wytrzyma snadnie, a jego szczodrobliwości pamiątka trwa ku wieczności. Złe języki go nie trwożą, Bezpieczen w nadzieję bożą I pewien, że w krótkim czasie Zły człowiek pomstę odniesie, Ubogim dawa obficie, A też sława znakomicie Jego uczynności słynie I chwała nigdy nie zginie. Na to patrząc, zły boleje, gniewem i zazdrością mdleje. Taki, co w głowie uradzi, do skutku nie doprowadzi.